Dzień dobry Państwu. Jakaż energia we mnie tryska dzisiaj, bo to przecież już 18 odcinek. Czytam to w tym sezonie. Dziś, jak zwykle, trzy książki. Pierwsza z nich to Sylwa, dziennik, powieść, nie wiem jak to nazwać, poezja, a także powieść, jak się patrzy, czyli Filip Roth na zakończenie. Kłaniam się bardzo i zapraszam. Robert Gasprycki. Na dzień dobry, ostatni odcinek już chyba, daj Boże, chyba że sobie Karl Ove Knausgård inaczej to policzy, ostatni odcinek jego tetralogii Cztery pory roku. Zaczęło się od listów pisanych do nienarodzonej córeczki, w części czwartej mamy również listy, ale one są troszkę inne, mamy również rodzaje zapisków diariuszowych, mamy rodzaje tego, co wcześniej się pojawiało, czyli haseł z Encyklopedii Świata, jak to u Knausgårda. Jeżeli ktoś lubi jego narrację, jego sposób patrzenia na świat, jego biadolenie i rozczulanie się nad sobą, na pewno łyknie to błyskawicznie i także w tej części się roztopi, no bo to jest lato. Ale dla tych, którzy go nie lubią, to będzie kolejny dowód na to, że facet się wypalił. A czemu właściwie nie? Jak się ma tyle lat, co on potrafi się pisać tak jak on, to nawet o wypaleniu pisze się tak ciekawie jak on. Zapraszam bardzo. Antje Krog, Ciało ograbione, w tłumaczeniu Jerzego Kocha, w tłumaczeniu z języka Afrikaans. Język Afrikaans to język, którym posługują się mieszkańcy RPA, biali mieszkańcy RPA, potomkowie Burów, więc jest językiem postholenderskim, językiem kolonialnym, który wyrodził się z rozmaitych dialektów kolonizatorskich. Rzecz ciekawa, nie tylko jako przykład poezji wyzwalającej, bo Krog jest znana jako poetka, która penetruje obszary siebie jako kobiety białej, w kraju czarnych ludzi, ale także ciekawa jako wniknięcie w świat, którego kompletnie nie znamy. Zaintrygowany tym językiem Afrikaans posłuchałem sobie The Antwoord, takiej dziwnej, groźnej, szalonej kapeli z RPA. Obejrzałem parę filmów i wiem więcej. Dzięki temu, że wiem więcej, więcej też rozumiem z samego pisania Krog. Bardzo zachęcam do niego i to podzwonne, które za okna się dobywa, jest jak dzwonki właśnie, które powinny się czasem w naszej głowie odzywać, kiedy spotykamy się dzięki poezji z czymś absolutnie nowym. Bardzo zachęcam do tego tomu. Na zakończenie mój ulubieniec Filip Roth i kolejna z powieści wydanych przez WL, czyli Teatr Sabata. Mikey Sabat to sympatyczny, podstarzały erotoman, który ma tym razem pecha. Jego wieloletnia partnerka żąda od niego, żeby stał się mężczyzną bardzo monogamicznym, bardzo wiernym, nie oglądającym się za innymi spódniczkami. Oczywiście jak to u Rota, rzecz jest bardzo zagmatwana, wszystko się miesza, a śrubą jest walka o własną wierność. Co jest najciekawsze w tej książce, to oczywiście klasyczny Rot, czyli sposób jego patrzenia. Sarkazm, ironia, autoironia, samobiczowanie społeczeństwa, poczucie humoru, jakaś taka dziwna lekkość, która sprawia, że właściwie mógłbym przeczytać także streszczenie krakowskiego rozkładu jazdy tramwajów, które nam hałasują za oknem, gdyby to napisał Filip Roth. Dla tych, którzy lubią Rota, to oczywiście jazda obowiązkowa, dla tych, którzy nie lubią, może być fajnym podejściem do jego pisarstwa, bo jeśli Teatr Sabata ich przestraszy, to mają za swoje, a jeśli im się spodoba, to też mają za swoje. Bardzo do tego zachęcam i do przestraszenia się i do czytania Filipa Rota. Nasze pełnoletnie 18 wydanie Czytam to dobiegło końca. Dziś jak zwykle przemknęły nam przed oczami, czy też Państwu, bo ja ich nie widzę, trzy książki Karl Ove Knausgård, zakończenie jego czterech pór roku, czyli lato. Antje Krog, Ciało ograbione, bardzo intensywny tomik wierszy przetłumaczony z języka Afrikaans, a także powieść Filipa Rota Teatr Sabata, erotomańskie wyznania erotomana. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, zapraszam do bliższego zapoznania się z tymi książkami, a także z innymi odcinkami naszego heroicznego cyklu Ukłony. Życzenia jak najlepsze, Robert Gasprycki. Czytanie. Mhm.